Bardzo duża i bardzo wymagająca inwestycja w Pieszycach to oczywiście rozbudowa przychodni miejskiej. Jest to drugi etap budowy naszej pieszyckiej przychodni. Cały koszt realizacji tego zadania to jest prawie 8 milionów złotych, z czego przychodnia pozyskała kwotę 5 milionów. Prawie 3 miliony zostaną wydatkowane z budżetu przychodni. Dlaczego mówię o budżecie przychodni? Przychodnia jest oczywiście jednostką gminną, należy do miasta Pieszyce, ale jest jednostką samodzielną, a tym samym możemy poszczycić się tym, że przychodnia miejska generuje przychody, generuje zyski, z których właśnie rozbudowuje przychodnie i zgodnie z ustawą o takich podmiotach leczniczych wszystkie zyski, wszystkie środki, które wypracowuje taka jednostka jak nasza, czyli przychodnia miejska, muszą być przeznaczone na cele statutowe tej jednostki. W naszym przypadku przeznaczamy te środki właśnie na rozbudowę tego obiektu. Przychodnia w takim przypadku nie posługuje się finansowaniem zewnętrznym, kredytami, tylko z własnych wypracowanych środków dokłada to, co należy dołożyć do tego, aby budynek został wybudowany. W tej części, którą Państwo za mną widzicie, powstaje przede wszystkim poradnia geriatryczna. W tym miejscu powstają również specjalistyczne gabinety chirurgiczne, onkologiczne, leczenia bólu i przede wszystkim bardzo nowoczesna rehabilitacja. Na pewno będziemy chcieli z bardzo specjalnymi programami zachęcić naszych mieszkańców, a raczej dedykować takie programy dla mieszkańców Pieszyc, tak aby mieszkańcy odczuli rzeczywiście to, że jesteśmy właścicielami tak wspaniałego obiektu, który tuż za mną i który już w czerwcu 2019 roku zostanie oddany do użytku. Obecnie dobudowywany jest budynek po prawej stronie przychodni, ale za chwilę również na istniejącym budynku będzie dobudowywana kolejna kondygnacja, więc jest to bardzo duże przedsięwzięcie, biorąc również pod uwagę lokalizację i dosyć ograniczone możliwości powierzchniowe, które wykorzystujemy, ale bardzo sprawny wykonawca i bardzo dobry harmonogram robót pozwala to w zupełności opanować. Proszę Państwa, tuż obok, czyli przy cmentarzu jest naprawdę bardzo duży parking i namawiam do korzystania z niego, bo to jest przejście raptem 100 metrów. Natomiast tutaj pozostaną jak najbardziej miejsca parkingowe, te kilka miejsc parkingowych, które były tutaj wcześniej, ale to chciałabym, żeby były to miejsca zarezerwowane dla tych, którzy mają największe trudności z poruszaniem się. Natomiast ci mieszkańcy, którzy mogą skorzystać z parkingu tuż obok, jest on bardzo duży, bardzo pojemny i nigdy na nim nie brakuje miejsca.